Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w nowym roku. Z tej strony Marta z Drop of Sunshine i zapraszam Was na nową inspirację dla Art Story. Hello everyone, welcome in 2024. Today I have the pleasure to share with you another inspiration for Art Story. Dzisiaj będziemy sobie wykonywać bardzo ciekawą karteczkę typu multiband. Wszystkie papierki, które tutaj widzieliście, są wymienione na dole, także jeśli będziecie chcieli kupić te dodatki, to na dole znajdziecie linki i opis, z czego dzisiaj skorzystałam. All the papers I'm gonna be using today and all the materials are listed down below in the description area, so if you're interested, you can check down for the links to all of them. Do wykonania mojej bazy będą mi potrzebne 4 kwadraty o wymiarach 15 na 15 cm i z linią bigowania dokładnie po środku. Ja korzystam tutaj z papieru A4 i przycięłam je troszeczkę krótsze, dosłownie 2 mm mniej, tak żeby zmieścić 2 kwadraty na jednej kartce A4. For my card base, I'm going to be using 4 squares in 6x6 inches size. However, I'm using A4 size paper, so my squares, they're going to be hair inch smaller than 6 inches, but it doesn't matter. This way I can cut them both on one A4 size page. I w dokładnie ten sam sposób przygotowuję wszystkie 4 kwadraty, wycinam je 15 na 15 cm i zginam na 7,5 cm po środku. Robię linię do bigowania, dopycham sobie do brzegu tutaj tej tablicy i zginam i kością introligatorską jeszcze sobie wygładzam to zgięcie. And all of these 4 squares I am prepping in exactly the same way. They are 6x6 inches size, fold in half, and I'm needing 4 of these. Żeby ozdobić troszkę moją bazę, potrzebuję wyciąć sobie takie prostokąty, które będą pasowały dokładnie w te zgięte karteczki, które sobie przygotowaliśmy, i ponieważ one mają po zgięciu 7,5 cm na 15, więc ja już sobie tutaj wycinam prostokąciki o pół centymetra mniejsze i mają one 14,5 na 7. I w ten sposób przygotowuję sobie 6 prostokątów, czyli będą Wam potrzebne dokładnie 2 te same egzemplarze strony wydrukowanej. Jeżeli chcecie skorzystać z tego samego papieru co ja, to będą Wam potrzebne 2 arkusze. So, to dress up my card, I'm gonna need 6 rectangles and these need to be slightly smaller than the one on the card base, and because the one on the card base are 6x3 inches, this way I am cutting those into 5¾ by 2¾. I tak jak poprzednio przygotowywałam sobie 4 takie same kwadraty, to teraz wycinam 6 takich samych prostokątów o wymiarze 14,5 cm na 7. In exactly the same way as I was cutting 4 the same pages, now I am cutting 6 rectangles in 5¾ by 2¾ inch size. Nie zabiera to dużo czasu, jest odrobinka wycinania elementów do tej kartki, ale idzie to w miarę sprawnie, szybciutko, a jak się już wszystko wytnie, to kartka wykleja się błyskawicznie. It doesn't really take as much time, you have to cut few elements beforehand, but once all ready, the card assembling is just taking no time. Potrzeba mi jeszcze takiej folii acetonowej i ja moją folię przycinam do rozmiaru 15 na 17 cm i z każdej strony, z tego dłuższego boku, robię sobie takie małe zagięcie na 1 cm i wówczas to okienko też ma 15 na 15 cm. I need an acetate foil and I'm cutting mine into the 6x7 inch size, and then from the longer side I am scoring from both ends by 1/2 inch, so once I fold those flaps I have 6x6 inch window. Teraz z pozostałej części papieru, tej środkowej, która została mi po przycięciu brzegów, wycinam sobie kwadrat o wielkości 13 na 13 cm. From this remaining design paper piece, I am cutting a square in 5x5 inches size.
Teraz mój kwadrat biguje sobie z obu stron po 1 cm i po zbigowaniu ma on wymiary 11 na 13 cm. Now I am scoring on both ends by half an inch, and that way I am receiving a piece which has 4 by 5 inches size. Do tego powstałego prostokąta o wymiarach 13 na 11 cm wycinam sobie kawałek białej karteczki pomniejszony o 0,5 cm, czyli w rozmiarze 10,5 na 12,5 cm i ta przestrzeń posłuży mi później do życzeń. Będzie to miejsce na życzenie. For this element, I'm cutting a piece of the white color cardstock, which will serve me for writing wishes, and it's gonna be in a size 3¾ by 4¾. Ostatnim elementem, który sobie tutaj przygotujemy, będzie frontowy panel naszej kartki i wycinam go z papieru o wymiarze 15 na 13 cm i zginam po 1 cm z każdego boku. For front panel of my card, I'm cutting a piece of 6 by 5 inches and I'm folding it half an inch from both ends. I jeszcze na koniec maleńki paseczek o wymiarze 8 na 2 cm, który zginam po centymetrze z każdego brzegu, aby podtrzymać mój główny obrazek. Lastly, I am cutting a small strip into 1 inch by 3 and I'm folding it half an inch from both ends just to slightly hold my front panel image. Zdecydowałam sobie skorzystać z pomocy wykrojników tutaj kółeczek. Dobieram sobie rozmiarki dwa oczka przeskakuję tutaj na tych wykrojnikach, żeby powstało mi nieco większe okienko niż ten obrazek z niemowlaczkiem, który chcę sobie wyciąć. Zdaje się, że jest to 7,9 cm wykrojniki. I'm using my circular dies in 7 and 9 cm size just to cut aperture and the focal point image, and I'm just adhering them using the masking tape just to hold them down while I'm cutting them. I aby nieco rozjaśnić moją kartkę, skorzystam z tego samego wykrojnika, którego użyłam do wycięcia okienka oraz nieco większego wykrojnika z takim pofalowanym brzegiem, żeby wykroić sobie taką białą ramkę, która właśnie pójdzie dookoła tego okienka. I'm using scallop edge die and the same die I was using for aperture just to create this nice white frame to go around my aperture window. Teraz, kiedy mamy już wszystkie elementy powycinane, możemy wreszcie przystąpić do składania kartki. Zaczynam sobie od przyklejenia właśnie tej białej rameczki dookoła tego okienka. And now, once we have all the elements prepped and cut, we can start assembling our card. And I'm starting from adding this white frame all around. Korzystam sobie tutaj z narzędzia, ale jeśli nie macie, możecie wykorzystać pędzelek, mazaczek, cokolwiek, aby troszeczkę wygiąć te elementy, nadać im troszeczkę takiego obłego kształtu. I'm using this shaping tool, but you can use whatever you have, like a paintbrush or marker, just to slightly bend the paper, just break the fiber to create this nice arch element. Jeden z tych białych prostokątów posłuży mi jako przód mojej kartki i tutaj przykleję sobie na niego te dwa koronkowe panele. Bardzo lubię tą kolekcję Blue Heaven. Wszystkie te papierki wyglądają ślicznie i te delikatne wykończenia, one świetnie sprawdzają się we wszystkich pracach ślubnych, komunijnych, czy też dla maluszka. Naprawdę fajne, delikatne elementy tutaj właśnie w tej karteczce fajnie takie takiej delikatności nam nadadzą. One of those white squares I'm gonna be using as a front panel of my card and I'm dressing it up with these two rectangles and then I am attaching this slightly bended panel. This is the larger panel with aperture on the front of my card and then there will be another one to go through the back. I
po przyklejeniu tego panelu z okienkiem możecie zauważyć, on fajnie się podnosi i bardzo lubię tą kartkę, dlatego że ona składa się na płasko do koperty, ale jednocześnie ma taką fajną 3D przestronną formę i pięknie sobie tutaj sama stoi i fajnie właśnie te okienka z tymi łukami tutaj się nam prezentują. I love this card so very much because it is very interesting form. It's folding flat, so it's easy for postage if you would like to mail it in the envelope, but at the same time it has this 3D form very nicely presenting and standing on its own. Pozostałe trzy kwadraty doklejam sobie jedna ścianka do drugiej i powstanie mi taki coś w rodzaju krzyżaczka. Z tyłu będą te podwójne kartki, natomiast z przodu te dwie cieńsze, do nich właśnie przykleję ten frontowy panel. The remaining three pieces I am gluing side by side. And then I will have two double joints for the back and those single one. This is the place where I will adhere the front panel. On the back I am adding two more rectangles. Z tyłu dodaję sobie kolejne dwa prostokąciki i korzystam z kości introligatorskiej, żeby sobie to wszystko jeszcze przygiąć. I teraz ten biały panel, na którym napiszę życzenia. Jeżeli chcecie wydrukowane życzenia, to sobie je wydrukujcie i dopiero przytnijcie właśnie do tego rozmiaru 11x13 cm. A ja natomiast zostawiam biały panel, zostawię tutaj miejsce na wypisanie życzeń własnoręcznie. Przyklejam sobie ten panel do tego większego panelu z tymi zakładkami i teraz jeszcze wybiorę sobie jakiś element, aby ten tył kartki też był ładnie przyozdobiony. I am adding this white panel to this slightly larger blue panel with the flaps, and on this white panel you can write down the wishes, or if you prefer to have a printed one, just print them up front and then trim the panel to the size. And now I am also using one of the decorative elements just to dress up slightly, so it's gonna be nice on the both back and front side will be nicely decorated. As you can see, it has arch as well, and now I will glue it exactly to the back side, to those both double-sided panels. I teraz przyklejam sobie z tyłu właśnie na tych wzmocnionych podwójnych zakładkach i zobaczcie, na płasko ja to wklejam mniej więcej na środku i po wyprostowaniu, dzięki temu, że żeśmy właśnie ten panel tak powyginali, to on ładnie nam tutaj odskakuje i tworzy się taki łuk. Teraz przyklejam sobie na tył, na takie tylne skrzydełka, dwa panele. Jeśli byście chcieli, możecie sobie wyciąć 8 tych paneli i również z tej drugiej strony przyozdobić. Ja uważam, że nie jest to konieczne. Wystarczy, że są one z tyłu, bo i tak z przodu nie widać, bo kartka zazwyczaj stoi przodem, więc w ten sposób można sobie troszkę na papierze zaoszczędzić. I'm adding this circular focal point element with the hot glue, and now I'm also using a couple of the elements just to dress up my card to the front. Ponieważ jest to kartka przeznaczona do koperty, nie będę kłaść na nią zbyt wiele dodatków. Natomiast jeśli lubicie i chcielibyście skorzystać z jakichś kwiatów flamiranowych lub też bardziej dekoracyjnych elementów, wówczas proponuję Wam pominąć tą folię acetonową lub też dodać kwiaty bezpośrednio na folii, natomiast nie dodawać ich pod folią, no bo po złożeniu ona Wam wypłaszczy te wszystkie kwiatki. Because I'm gonna be sending this card through the post, I'm not adding too much dimension, but if you would like to use some flamiran flowers or other dimensional elements, I do recommend you to skip this acetone foil part, because once it's gonna be fold flat, it can then destroy your flowers,
Or you can add your flowers directly on top of the foil. Przyklejam sobie teraz przy pomocy taśmy dwustronnej. Nie znalazłam czerwonej taśmy, dlatego korzystam z tej normalnej, ale polecam Wam czerwoną, ona nieco lepiej trzyma. I dodaję sobie klej na całej szerokości tutaj tego panela i wklejam go dokładnie w środeczek tego panelka i moja kartka już jest gotowa. Jeszcze zostało mi nieco ją przyozdobić. I am adding the glue to the backside of the card and it's basically ready. All I have to do is just slightly dress it. Mam nadzieję, że ta propozycja Wam się podoba i przypadła Wam do gustu i też spróbujecie wykonać swoje kartki właśnie typu multiband. Jeśli tak się stanie, proszę podzielcie się nimi tutaj na forum kreatywnej drużyny. Będę czekać na Wasze inspiracje. Dajcie również znać w komentarzu, na jaką okazję taką karteczkę byście właśnie przygotowali, czy na jaki pomysł Wy macie na wykonanie takiej kartki. Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania. My friends, I hope you like this idea and if you do, please don't forget to share them on the our Facebook group. It's called Creative Group. Creative Team actually, but I will give you the link down below. So if you decide to recreate the card, please share it. I would love to see your creation as well. Let me know in a comment for what occasion you would like to create this type of the card. I would also like to know what would be your ideas for the multi-band card. Wycinam sobie jeszcze dodatkowo kilka elementów. Tutaj postanowiłam skorzystać z tych banerków. Żałowałam, że nie wkleiłam ich wcześniej pod tą folią, ale troszkę pokombinowałam tutaj i udało mi się je ładnie przykleić wewnątrz. Natomiast jest to taka dowolność. Proponuję Wam, jeśli będziecie korzystać z tej folii acetonowej, to przemyślcie sobie, w jaki sposób chcielibyście tą kartkę przyozdobić, tak żeby można było wkleić te elementy przed przyklejeniem folii. Natomiast nie jest to konieczne. Możecie zobaczyć, że też można sobie tutaj wkleić. Trzeba tylko uważać, aby nie przykleić folii do kartki i tyle. Na koniec jeszcze wycięłam sobie torcik oraz taką jedyneczkę. Jest to kartka na pierwsze urodziny, więc nie przyklejałam żadnych diamencików, koralików, ponieważ jest to kartka przeznaczona dla maluszka. Natomiast proponuję Wam, że jeśli chcielibyście korzystać z jakichś koralików lub ozdobnych guziczków, to można je łatwo przykleić pod folią i wówczas są one troszkę pod ochronką i poza zasięgiem tych małych paluszków. This is the card for the first birthday, so I intentionally didn't put any pearls, but if you decide to do so, you can do it underneath the acetone foil. This is a great protection from the little fingers. And my card is ready. So thank you so very much for being here and watching. I hope you enjoyed this tutorial. I am encouraging you to subscribe to the channel because there's lots of different interesting inspiration from all the creative team from the art story. Na koniec oczywiście zapraszam Was do zasubskrybowania kanału Art Story, a także mojego kanału na YouTubie i mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce. Trzymajcie się cieplutko i pa pa!